nuclear winner. Dobry wieczór, albo dzień dobry. Znalazłem kolesia, zupełnym przypadkiem. Dhatri się nazywa. Chcę odebrać nagrodę. Od razu. To jedna. You killed another one. Druga. Ufka. Dobrze się pozbyłem tego. Przedmiot. Tips on my golf swing. Lost a lot of good men to this psychopath. I guess we can send first. That's two. If that's true. Yeah, that's cook. Did he always smell like this even before he was dead? And the fiends let this. Well, this is payback for at least. A co z... Myślałem, że ten teraz, ale mam głowę... Nie mam tego, jak mu tam było, motor runner. Myślałem, że zabicie tego też się coś dostaje. Dziwne. A, nie no, jakieś zadanie z nim jest na pewno, ale... No dobra, na razie koniec z tym miejscem, bo... Z duże i... A ja mam agorafobię, nie no dobra, nie mam, ale... Nie wiem, nie mogę nigdy tutaj nikogo odnaleźć, kogo szukam. To jest wkurzające miejsce. Generalnie. Dobra, zrobiłem zadanko, to jest najważniejsze. Dostałem trochę punktu doświadczenia i chyba kapsli. W ogóle nie mam kapsli. 13 tysięcy kapsli. Wyłącz się tą latarkę, bo durnie się tutaj coś... Nie wiem, gdzie jest wyjście. Dobra, dlatego zrobię to... Zrobię to tak. Jestem sprytniejszy. Dobra. Okej, kontynuuję swoją wędrówkę wspaniałą. Która godzina? O, zaraz, będzie słonko. Bardzo dobrze. Także pewnie jakieś miejsca tam są inne, ale dobra, olewam. Na południe idziemy, tym razem na południe. W całkiem dobrym stanie tą snajperką, nareszcie. Tam jest jakieś loka... na dwie jakieś miejsce. Na pewno gdzieś tam... Zaraz, muszę sobie mapę tą moją tutaj dać przed siebie. I... Co to jest SN? Aha, wiem. Znaczy nie, nie wiem. Kurde, nie wiem, co to jest. Mówię teraz trochę bardziej do siebie. Dobra. Co teraz planuję? Wydaje mi się, że... Pójdę... Za Camp Macaron skręcę teraz prosto... znaczy skręcę w lewo, no. W sensie... Tutaj pójdę. Mam nadzieję, że... Zaraz tam nie będzie jakiś... Przejdę tędy? Przejdę. Dobra. Albowiem, tu jest jakieś takie miejsce, chyba to miejsce chcę nawet odwiedzić, jeśli nie mylę. Albo to, któreś tutaj budynki takie jestem zainteresowany, błąd graficzny znowu. Okej, coś wrogie, o kurczę, blisko. O, już mi widzi, skubana. Albo on, nie wiem właściwie, ale jego mózg jest teraz wszędzie. O, zaraz, coś tu jeszcze jest. Ktoś. Ło, to było bardzo silne. Dobra, użyję Riot Shotguna na pokazówki. Tu jesteś, kolego. Nie chcę tego. Ej, dajcie mi, daj mi tequila, się pobawić trochę. Już? A gdzie jest? A tu jesteś. Ło, ta broń jest super potężna. Jeszcze jeden. Przepraszam, tequila, chyba cię trafiłem. Jeszcze jeden, zaraz gdzie? No w sumie zwiększy mi ilość, nie? Uciekaj! Albo nie. Tylko strasznie zżera ammo teraz, no. I oczywiście używa tego samego, co Combat Shotgun. Znaczy, tak mi się wydaje. Dwururka. Dobra, jeden trup. Drugi trup. Trzeci.
trzeci. Czwarty, nic ciekawego nie miał. Piąty. O, a to było strasznie słaba, stara broń, ale dobra. Tam jeszcze jeden był trup chyba, któremu nie wziąłem. Tutaj jest miejsce, które chcę odwiedzić, jeśli nie mylę. I tutaj nawet ta broń. Tak. Bureau Allied Technologies. To będzie książka. Ła, uważaj! Znaczy... O kurczę, to ładnie legnął. Kurczę, są krytyczne? Czy tak dobrze ich walę? Co ja chciałem powiedzieć? A, tu będzie książka. Kurde, ta broń jest idealna na te mrówy. A nie, bo ja chcę puk, się zawsze zapomniałem, że nie potrzebuję używać aż... Aj! Aż, że tak powiem, strzelby, jakkolwiek to brzmi. Uwaga, tequila! Dobra, okay. Bezpieczny. Tu jest książka dotycząca handlu, jeśli nie mylę gdzieś. I ona jest, kurde, gdzieś tak jak chamsko leży na podłodze, tak mi się kojarzy. I think. Najgorzej jak ta mrówa walnie, znaczy spadnie tak, że jej nie widać. Szukamy. Tequilko, ty. Gdzie jest, kurde, ta książka? I teraz się zacznie najgorsze szukanie książki. O, tu jest jakiś termin, ale zepsuty. No i tam były te dwa kapsle świecące. Gdzie jest ta książka? No, a... To nie jest to. Jestem prawie pewien, że ona gdzieś powinna leżeć na podłodze. W tym pomieszczeniu. Dobra, tequila jeszcze chyba wyczuła zło. A może tu, tutaj jest? Albo nie, nie wyczuwa zła. Bo takim wolnym chodem szła. Tak jakby, kurde, wiecie o co chodzi. Gdzie były te kapsle, co ja ominąłem je? Tutaj. Ciach. No. Bijesz. Bijesz. Są puste butelki, wszystko. Nie ta książka. Kurde, na pewno jest na tym pomieszczeniu. Jestem na 98. No po prostu musi tu być. A tu? Cholera, to będzie teraz. Przydałoby się jakieś podświetlanie przedmiotów. Przesuwam teraz, kurde, tego. Cholera, mrówę! No. Nie ma tutaj tego gdzieś pod nią. Jasny, kurde, gwint. Co mam, kafelek po kafelku? Nie, dobra, poza wideo to zrobię. Znalazłem. Tutaj jest. W tym pomieszczeniu, w tym miejscu na podłodze. Można ją przeoczyć. Na pewno 20 razy na nią popatrzyłem wcześniej, jak tutaj badałem. I ją, kurde, ominąłem. Dobra. Handel plus 4. Można stąd spadać. Ale... Teraz idę po kolejne książki, ponieważ akurat tuż obok, bo gdzieś niedaleko, no weźcie to, nie chcę tego... Ej, spadać tym. Zaraz, tam jest północ, dobrze idę. Tutaj będzie... A to jeszcze jest jakieś miejsce, co to jest? Opuszczony magazyn? No to ja nie pamiętam. I nie włączyłem stopera. No nie jest taki do końca opuszczony. Co to ma być? Spanać z tym. Można to otworzyć? Nie. Braminy tutaj. Czy jest tu kto? Nie, poważnie. No nie, no chyba jednak opuszczony. Ale co te braminy tu robią? Kurczę, tequila. Czasami jesteś wkurzająca jednak. Czasami po prostu mam jej dość, ale nie, to tak sobie gadam. A, super. Mnóstwo jakichś kurkawo na kontenerów. I po co? Co to miejsce ma? Może tu coś będzie? Czy to jakiś ukryty gadżet w tym, w tej lokacji? O. A tam na górze coś jest?
I don't know. Nie wiem w sumie, bo pierwszy raz tu chyba jestem. Prawdopodobnie możliwe, że coś ominąłem albo ominę. Ale się tym nie przejmuję. Bo żadnej książki tu na pewno nie ma, ani unikatowej broni, więc najwyżej jakieś badziewiana, czy może nie była dziewiana. Oraz... Dziwne, znaczy dziwne, może nie dziwne miejsce, ale jakieś kurde... Nie wiem, o co w nim chodzi. Coś tam na pewno, coś musi kurcze być. Co się stało się? Jakieś zadanie nieudane nagle? Już mnie nie boli? Nie mam pojęcia co zadania. Poza tym widziałem tam jakieś mrówki w tej stodole, ale na razie tam nie idę. Ja chcę... O, jest! Nareszcie, to jest chyba ta lokacja, o którą mi chodzi. Już dawno temu właściwie mogę tam pójść, ale... Zaraz, co to za ludzie? To jest chyba NCR. Patrol NCR. RNK znaczy. Czy jest z wami jakiś murzyn, bo chcę sprawdzić coś. Nie, akurat nie ma. Akurat wtedy, kiedy trzeba murzyna, że tak powiem, to go nie ma. To jest jakaś dziwna chałupa trochę. Aha, to jest... Auć! Kucać. Ależ mi to wystraszyło. Co to za... Czy są tu kazadory? Czy leci z nami kazador? Nie, to tylko skorpion, spoko. W ogon cię szczerę. A nie, może nie. A! Uważaj te killa. To jest miejsce... o to mi chodziło. Siedziba główna Repconny. Pamiętacie, jak dawno, dawno temu byłem w poligonie testowym i budynku Repcon chyba. I teraz mamy siedzibę główną. Headquarters. I tu jest jakiś wróg. A to Gekon. Złoty Gekon. Auć! To bolało, kurde. Strasznie mocne walnie. Mocne mają te walnięcia. I tutaj mamy aż dwie książki w tym miejscu, tak? Nie, mam na trzy książki, to jest dopiero dobre. Aż trzy książki w jednej lokacji. Nie wiem, czy je dam radę wszystkie zgarnąć, ponieważ do niektórych trzeba mieć wysokie umiejętności, żeby je dostać, ale... Spróbujemy. Poza tym, z tym miejscem jest pewien problem, ponieważ tutaj są roboty. Te durne roboty przeszkadzają, znaczy... One się będą czepiać, że jestem tu nielegalnie, bo one są niby tutaj pilnują, czy coś takiego. Zaraz się odezwie na pewno jeden. Ja po prostu będę rozwalał od razu, wiecie co, nie będę się z nimi bawił, tylko zrobię coś takiego. Uzbroję się w Gaussa i będę im walił krytyczne. Bo powinny ginąć po jednym strzale chyba. Zaraz spróbujemy. No, ginie jeden, dobra. Nie tracę za to ani karmy, ani nic. Nie, nie zbliża się. Bo jest taka zasada, że jak się odezwie do ciebie ten robot, to później właśnie oni mogą... alarm włączyć. Nie jestem pewien, ale tak, coś takiego chyba jest. I tutaj jest pełno zamkniętych drzwi na jakiś przeciętny, trudny, bardzo trudny. Ponieważ... O! Klucz do planetarium. Dobra. Ponieważ mam bardzo wysokie włamywanie się, właśnie to prawie maksymalne, więc... bez problemu wszędzie będę mógł się włamać. To będzie proste. Dobra, zrobię tutaj przerwę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Postaram się... Może uda mi się zmieścić w jednym odcinku całe miejsce, chociaż zobaczymy. To nie jest takie strasznie olbrzymie. I tutaj jest unikatowa broń.